Nowodworska TV. Wakacje sprzyjają remontom i inwestycjom drogowym, których w Nowym Dworze Mazowieckim jest kilka. Ostatnio z naszą kamerą gościliśmy na terenie budowy nowodworskich wiaduktów, a tym razem postanowiliśmy odwiedzić budowę ronda u zbiegu ulic Inżynierskiej i Padarewskiego. Rondo jest budowane w ekspresowym tempie. Budowa ronda, pierwszy etap, to znaczy do etapu przejezdności ulicą Padarewskiego i Inżynierską, potrwa do końca sierpnia, jeżeli pogoda na to pozwoli. Całkowity termin ostateczny ukończenia ronda szacuje, że to będzie październik, wtedy pojawią się na rondzie końcowe warstwy asfaltu, to znaczy warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Jak na każdym placu budowy, również i tutaj wykonawcy napotkali na drobne problemy. Jeżeli chodzi o trudności ronda, to podstawowym problemem było zgranie projektu z rzeczywistością, to znaczy w projekcie wysokości chodników odbiegają troszeczkę od stanu istniejącego, ale jest to częsty problem, dlatego jest to kwestia jeszcze do wyjaśnienia, ale myślę, że uporamy się z tym problemem i nawiążemy się do stanu istniejącego, żeby to miało ręce i nogi. Budowa ronda postępuje z dnia na dzień, co widać gołym okiem. A jaka jest wartość inwestycji? Budowa ronda jest to koszt około 50 tysięcy euro. Miejmy nadzieję, że kolejne rondo w naszym mieście poprawi komunikację i zmniejszy korki. Czas pokaże, czy rzeczywiście tak będzie. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.